Serwus, witamy, dzień dobry, z tej strony Milka, to kolejny odcinek na moim kanale na Palionowie i w dzisiejszym odcinku próbujemy wyleczyć się z choroby katnapowej, czyli usunąć te serduszka katnapowe. Mam nadzieję, że to się uda. Zostawcie łapkę, ponieważ jak zostawicie łapkę, to się na pewno uda. Także widzowie, to jest wasze zadanie. Jedyne zadanie w tym odcinku to jest naprawdę tak mało, a tak wiele możecie dla mnie zrobić, więc proszę, zostawcie tę łapeczkę, zostawcie też suba i zapraszam na mojego Instagrama Milkacz przez 2A. No i przy okazji, jeszcze jak tak się już reklamuje, no to słuchajcie, zareklamuję sobie moje breloki. Ej, tutaj taki, patrzcie, brelok możecie mieć, palionowie.pl, podajcie koniecznie, link jest w oczywiście opisie, a my w dzisiejszym odcinku idziemy do waszego ulubieńca, ulubionego youtubera na świecie, czyli Szczypson, widzowie, ponieważ on jest gościem, który zna się na rzeczy. Ja już, słuchajcie, parę rzeczy przygotowałam, ponieważ oczywiście potrzebny nam jest zielony gaz. O zielonym gazie wiem z wczorajszego odcinka Paliona, chyba, albo dzisiejszego, nie, wczorajszego odcinka z Paliona, słuchajcie, więc możecie sprawdzić, o co chodzi, ale na pewno już widzieliście. W każdym razie mamy taki zielony gaz, który podobno wylecza z katnapowicy, tak sobie nazwałam, ok? Katnapowica, niech będzie. No i potrzebne, słuchajcie, do zielonego gazu są ognie od Blaze'a, zielony barwnik, wodorosty, kaktus, bambus oraz gaz katnapa. Także 6 rzeczy nam jest potrzebne. No, ja mam 2, ale słuchajcie, nic się o to nie martwię, ponieważ Szczypson mi oczywiście pomoże w dzisiejszym odcinku, także szybko do niego idziemy. Mam nadzieję, że słuchajcie, Tościk mi pomoże. On jest pomocnym człowiekiem, więc słuchajcie, na pewno mi pomoże, ok? Jestem tego pewna, jak nikt inny, a jak nie on, to słuchajcie, nie ma opcji, że ktokolwiek mi pomoże. O, Szczypson, dzień dobry! Halo. Ale fajna maska. Ej, stary, patrz, mam taką samą, ale wiesz co, już niebawem nie będziemy musieli nosić, wiem, ale słuchaj, nie będziemy musieli niebawem nosić tych masek, ponieważ wiesz co, pokonamy katnapa. I ogólnie to mam do ciebie prośbę, nie? Najszczerszą i najważniejszą prośbę w moim życiu wobec ciebie. No. Potrzebuję, żebyś mi pomógł z tym zielonym gazem, ponieważ mam katnapowe serce i chciałbym, żebyś ty jakby odmienił mnie z powrotem. Dobra, to się dobrze składa, bo jest, czekaj, jest sposób, ale pójdźmy tędy z buta, bo... Jak użyjemy firewery, to czuję, że będą takie lagi. No, to jest całkiem duża możliwość, ale jaki sposób, o co chodzi, jaki sposób? Bo ja wynalazłem taki dym zielony. No to ja wiem przecież, że wynalazłeś, no. I on będzie też wykorzystany do tego, żeby wyleczyć tego katnapa, no, i przecież, tego... ja przecież byłam z wami, Snickersa, ja i tak dalej. No. Wtedy. No i może to po prostu ci tak, pomoże, Tak. I też się tak właśnie wydaje. Więc ogólnie rzecz biorąc, to już mam kilka rzeczy. I tak, czekaj, mam ogólnie Blaze Powder, czyli te ogienki. I mam też bambusy. Potrzebujemy też kaktusa, ale ty chyba masz kaktusy. I gaz katnapa. Ale gaz katnapa, słuchaj, chodź na chwilę, bo ja bym musiała coś pokazać. Jak masz? Tak, mam. W sensie mam. Ogólnie to opatentowałam taki sposób na zbieranie gazu katnapa, tylko że musimy naprawdę bardzo uważać. Czekaj. Dobra, serio bardzo uważać. Dawaj tutaj na dół. Dobra. Uwaga, bo ja tam rozstawiłam buteleczki. I powinien się ten gaz katnapa tam zebrać. Ej, dobra, to działa. Patrz, jakie to jest eleganckie. Dobra, jest, no widzę. Dobra, więc tak, weźmy ten gaz katnapa. To weź wszystkie trzy. Dobra, no wezmę, żeby to tak, wiesz, nie leżało tutaj. I dawaj teraz z powrotem do tego laboratorium. Ej, myślisz, że to zadziała? Ja się boję, że to nie zadziała. No, wiesz, jeżeli zadziała na katnapa i na tego Snickersa, czy jak on tam ma, no to tak. Snickersa, co ty gadasz, Szczypson? Ej! Czekaj, bo ja się zmieściłam. W sumie to ja mam tu wszystko, tylko potrzebuję tego, ten gaz katnapa. Aha, no to nieźle. Dobra, to czekaj, ja i tak dam ci wszystko. Mam nadzieję, że to nie odpłatnie, prawda? No dobra. Czy odpłatnie? No, luz. Jej, dzięki. Dobra, i tu masz jeszcze jednego. Trzy, proszę bardzo. No, ja nie potrzebuję aż tyle. Okej. To. Czekaj. Dziękuję. A może mam zdjąć maskę? Mam zdjąć maskę? Chyba lepiej, że jak zdejmę, bo przecież on wtedy nie zadziała, nie? Ja nie mogę, ale stres, mam nadzieję, że to się uda. Dobra, mam. Mhm. Wszystko mam. Dobra, stań tutaj w tym miejscu. Dobra. No to wszystko tu włożę. Ja się teraz stresuję. A co, jak tu dobra. Nie wyjdzie? Dobra, no. No nie, no, musi wyjść. Jak nie wyjdzie, to nie wiem, szczerze mówiąc, ale powinno wyjść. No dobra. Jesteś gotowa? Chyba tak, dobra, no. Dobra, uwaga, odliczaj, będę odliczał. No. 3, albo 5, no. 4, 3, 2, 1 i... Okej. Ej. I jak? Ej, udało się, stary, bez kitu. Poszło? No, nie mam już tych serc katnapowych. Ej, to serio działa, ja nie mogę. Ej, to jutro to na 100% zadziała, kurde, na tego, na Lolo i na Bolo. Musi. Ej, zarąbiście, dobra. Szczypson, jesteś najlepsze. Nie wiedziałam, że... No po prostu jesteś, no... Ja się znam na tym, jak mało kto, no, nie? Prawdziwy naukowiec powinien Nobla za to dostać normalnie. Widzowie, piszemy petycję w takim razie, żeby Szczypsonowi przydzielić Minecraftowy Nobel. Tak, Minecraftowy Nobel. To zdecydowanie jest coś, co powinieneś otrzymać. No dobra, Szczypson, no ja cię nie będę tutaj dłużej trzymać. Dziękuję ci bardzo. Kiedyś się na pewno oddzięczę za to. No dobra. I co? Czuwaj.
Trzymaj się tam. Czuwaj również! I się nie daj. Pa. A, może jedną trochę sobie założyła. Dobra, widzowie, to był bardzo zły pomysł, ale dobra. Cudownie. No i teraz, widzowie, elegancko, tak, możemy żyć. Ej, ja nie mogę, jak ja się cieszę. Oczywiście muszę założyć jeszcze tą moją maskę Milki, to się bardzo akurat przyda. Ale patrzcie, jesteśmy normalnie cali. Nie mamy tych głupich serc skandalowych. Ja jestem szczerze w szoku, że to się w ogóle udało. No i wydaje mi się, że powinniśmy, słuchajcie, też sobie rozstawić, kurde, tylko ja nie mam tych buteleczek z kolei więcej. No i co teraz zrobimy? Co teraz zrobimy? Bo chciałam rozstawić więcej w sensie tych butelek, żeby zdobyć więcej tego gazu, bo to się akurat bardzo by przydało. No ale trudno, w ogóle to palenowo wygląda tak strasznie. Ej, bez kitu, popatrzcie na to, co tutaj się dzieje, nie? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Patrzcie, to w ogóle jest takie jakieś smutne, szaro-bure. No nie no, to jest tragedia, ale dobra, słuchajcie. Jeszcze jedną rzecz bym chciała zrobić w dzisiejszym odcinku, bo zostałam odmieniona i ja bym chciała polecieć jeszcze przez to palionowo na drugi koniec. Okej, mam mały render, ponieważ tutaj przez to, co tutaj się dzieje, to po prostu no muszę w taki sposób grać na palionowie, ponieważ no inaczej to by mi chyba nie wytrzymał, słuchajcie, komputer przez ten głupi biom, który tu jest taki jakiś netherowy, nie wiem w sumie sama o co tutaj chodzi w tym wszystkim, no ale dobra, nieważne. W każdym razie, widzowie, chciałam wam pokazać, ile się tutaj zmieniło, ponieważ prowadzę od jakiegoś czasu live'y, są one we wtorki oraz w piątki godziny 19:30, no i właśnie chciałabym wam pokazać tutaj, co się zmieniło, ponieważ mamy tutaj elegancko basen. Stwierdziłam, że w naszej tajnej bazie basen jest bardzo ważną rzeczą. Dalej tutaj mamy, moi mili widzowie, takie coś. Tutaj będzie mapa, to jest taka biblioteka, coś w tym stylu. No i tutaj, widzowie, mamy łóżeczko i to jest taka po prostu nasza baza, taka no, żeby była. No i też tutaj zrobimy coś fajnego w tym miejscu, tam dalej farmę, także słuchajcie, duże są plany, także wpadajcie na live 19:30 we wtorki oraz w piątki na moim kanale, także subujcie i dzwonkujcie, ponieważ jest to akurat bardzo ważne, żeby oglądać te live'y. No, jeszcze jedna rzecz, widzowie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jesteśmy teraz w tajnej bazie Katnapa, w sensie w tajnej bazie Katnapa, no chyba, tak przynajmniej mi się wydaje. No i zobaczcie, tutaj dalej jest ta skrzynka. Ja dalej nie rozszyfrowałam kodu w tej skrzynce, więc jeżeli wy macie jakąkolwiek propozycję, jeżeli wy może wiecie, może ktoś ją otworzył, to dajcie znać, ponieważ coś tak czuję, że to jest naprawdę bardzo istotne i jest to bardzo ważne informacje. Swoją drogą, patrzcie, i mleko jest tutaj normalne już, to jest jakieś dziwne, nienormalne, ale tu jest normalne mleko. Okej, dobra, to jest chyba dobry znak. No a tutaj chyba się nic nie pozmieniało z tego, co widzę. Dobra, dobra, dobra. I jeszcze jedna, słuchajcie, rzecz, czyli... Ej, co tam się stało? Czemu to jest tam jakoś dziwnie zrobione? Ej, czekajcie. Czemu tu jest dirt? Tutaj nie było wcześniej dirta. Coś tutaj poszło nie tak. O, dobra. Ej, ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Ej, normalnie to jest dziura jakaś. Dobra, czekajcie, zalepmy to, żeby nie było, że to my... Okej, chyba to tak było. Dobra, wejdźmy tu. Jak się myślałam, że tu jest KitKat, nie? Ej, przysięgam, myślałam, że to jest Bolo, ja pierniczę, jaki zawał. Dobra, w każdym razie, kontynuując, ja bym chciała po prostu szybko tutaj zobaczyć, czy coś się tutaj zmieniło. W sensie, czy są jakieś tutaj... Nie, tutaj było wszystko tak, jak jest, bo trzeba, słuchajcie, sprawdzać takie rzeczy. To jest akurat bardzo ważna sprawa. Także zobaczmy, a nie, to było w tamtym miejscu. Dobra, dobra. Czy tutaj czasami nie ma, słuchajcie, jakichś nowych tych, nie? Nowych informacji. Tajne... Właśnie, tu jest jeszcze tajne laboratorium, którego nikt nie odkrył. Więc nie wiem, gdzie jest, słuchajcie, laboratorium Katnapa. Boję się, że on ma w ogóle jakąś... ma ogólnie jakiś coś w zanadrzu i że my się tego nie spodziewamy i wiecie, tak jest teraz niby wszystko w porządku, fajnie i tak dalej i że jesteście nastawieni, że tak, uda nam się pokonać Katnapa, a oni mogą mieć jakąś tajną broń w zanadrzu. Mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że wszystko, słuchajcie, pójdzie zgodnie z planem. No dajcie znać w komentarzu, co wy o tym uważacie, ale ja myślę, że, słuchajcie, mamy predyspozycję na to, żeby to w ogóle, żeby pokonać Katnapa. A i jeszcze jedna sprawa, dzięki za wasze łapki, ponieważ to dzięki waszym łapkom jestem wyzdrowiana, no i oczywiście dzięki Chipsonowi, okej, bo to on dał radę, słuchajcie, z tym zielonym gazem, no, to trzeba mu przyznać. A my, widzowie, szorujemy szybciutko do naszego domku, oczywiście tymczasowego domku, ponieważ już niebawem wybudujemy, słuchajcie, nowy domek, no bo kurde, no nie mogę mieszkać w tym wiatraku, bo mnie to mega już denerwuje i wkurza, więc słuchajcie, na dniach prawdopodobnie będziemy wysadzać wieżowiec Katnapa. Ja myślę, że i czy jutro to zrobimy, widzowie, to jest dobry pomysł, żeby jutro wysadzić ten głupi wieżowiec, ponieważ on tutaj do niczego nie jest potrzebny, także plan jest taki, słuchajcie, niszczymy Katnapa, mamy naszego Lolo oraz Bolo, musimy ich odzyskać, a później niszczymy ten budynek, no i musimy też, słuchajcie, od mówić całe palionowo, ponieważ no widzicie, co tutaj się dzieje, no nie jest ciekawie, mam nadzieję, że też to fioletowe niebo zniknie i to wszystko było, no bo słuchajcie, nie wygląda to zbyt dobrze, tak.
Także mam nadzieję, że to się wszystko oczywiście uda. No a my idziemy do domku, idziemy spać. Jestem mega zadowolona z tego, że nie mam już na razie tej głupiej choroby katnapa. Naprawdę mega się tego cieszę. No i co, wy zostawcie łapkę, suba, pamiętajcie o tym, aby kupować nasze breloki. Uzbierajcie całą kolekcję Palionowa. Popatrzcie, tutaj mam mnie oraz Szypsona, także koniecznie kupujcie sobie takie breloki, ponieważ są superanckie i fajnie sobie pilnują kluczy. Także no, polecam bardzo serdecznie, a my się widzimy jutro, godzina 16:00 na kanale. I wpadajcie też na Instagrama, ponieważ tam jest nowa fotka z Warszawy, więc sobie wpadajcie koniecznie, zostawcie tam lajka. Jeżeli napiszecie komentarz, niech będzie, muszę wymyślić coś fajnego, niebieski, o, po prostu niebieski, słuchajcie. Niebieski komentarz, to ja wtedy polubię wasz komentarz. Także wpadajcie na Instagrama i widzimy się jutro, 16:00, pa, pa, do zobaczenia, cześć widzowie.